Siema, jestem Fikusek, a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam trzy tematy dotyczące Fikusek. No, dokładnie będą to. Ark Survival 2 wychodzi za rok? Jeden z najpopularniejszych youtuberów oraz graczy Minecraft nie żyje. Mowa tutaj o Technoblade'ie. A także najnowsza skrzynka w CSGO. Oraz właśnie powiem wam, jak mi się podobają te skinki, a wy w komentarzu będziecie mogli napisać, jakie jest wasze odczucia. A teraz lecimy z pierwszym tematem, lecz na początek chciałem wam powiedzieć, że no właśnie ostatnio mało było odcinków z Fikusek News, lecz jest to spowodowane tym, że mało wyświetleń to robiło i nie miał jakichś ambicji, lecz teraz tematy są chyba dosyć ciekawe, więc chciałem je właśnie powiedzieć. Oczywiście znicz dla Technoblade, ale najpierw lecimy z Arkiem. Dokładnie tutaj mowa o... Data premiery Ark 2 została oficjalnie potwierdzona, gra zobaczy światło dzienne w roku 2023. Lecz tak szczerze nie dostaliśmy żadnej innej informacji za bardzo dotyczącej tej oto produkcji. Mamy jeszcze teaser, oczywiście za chwilę go wam puszczę, lecz no druga odsłona Arka jest dosyć wyczekiwana, ponieważ w sumie dobrze sobie radziła ta gra. Niedawno była za darmo na Steamie, na Epiku była już jakiś czas temu. No i co? Od 2020 roku dostaliśmy właśnie informację, że trwają prace nad kontynuacją gry, więc no spoko. I było to na Game Awards, na takiej gali, więc no fajnie, że chociaż to się jakoś tam rozkwitnie, jak to nazwać, lecz no nic za bardzo nie wiemy. Teraz pokażę wam ten właśnie teaser. No i wygląda on tak, ma on 4 minuty, więc trochę go sobie skrócimy, sami będziecie mogli go obejrzeć na YouTubie, co nie? It's time to go. Wind Diesel, by the way. To jest hit. Nie wiem, co to robi, ale właśnie słyszałem na ten temat. No wygląda to nieźle jak na razie, ale wiecie. W sumie jakby ta gra tak wyglądała, w sensie... Jakby wiecie, taka dżungla była, taka puszcza wcale, nie? To spoko. Ale dobra, no sami, jakbyśmy mieli, sami możecie sobie zobaczyć, jak ta gra wygląda. Wejdźcie sobie po prostu na YouTube'a, Ark, ten milion, tak? Subów mam, zajebiście. Kolejną sytuacją jest to, że Technoblade nie żyje, czyli słynny twórca filmów z Minecraft. Ale już pewnie o tym wiecie, lecz postanowiłem, że sobie opowiem o tym. Oczywiście nie jest to za bardzo temat do rozmowy dla mnie. Nie jestem osobą, co powinno o takich tematach za bardzo mówić, lecz postanowiłem, że rzucę to właśnie na odcinek przez to, że no jest to trochę tak powiązane z jakimiś tam grami i tak dalej, więc chciałbym tego nie powiedzieć. Mowa tutaj o Technoblade, czyli jeden z popularniejszych twórców filmów z Minecraft. Technoblade walczył z drakiem, już to było dosyć, no wiecie, dużo było już na ten temat, że on tam ma tego raka, walczy z nim i tak dalej. Ostatecznie no nie udało się zwyciężyć z nim i jego ojciec właśnie nagrał materiał, tak jak właśnie teraz widzicie, choć możecie sobie również wbić na jego profil. On tam opowiada właśnie, co syn chciał powiedzieć. Hi. Na temat... I'm Technoblade's dad. Na temat właśnie widzów swoich, co chciał im przekazać jakąże. No i właśnie taki film się pojawił, więc sami możecie sobie zobaczyć. Ja tutaj nie będę się nad tym zastanawiał, po prostu chciałem wam o tym powiedzieć. No jest to smutna sytuacja, ponieważ no miał fanbase, miał ten. Chyba dobrze też miał w życiu. A tutaj 23-letni młody facet umiera. No jest to dosyć smutna sytuacja. Miłym gestem od Mojanga było to, że właśnie świnka tutaj była bez korony, teraz z koroną, a jak wiemy, Technoblade jest właśnie widziany w taki oto sposób. Więc no miły gest od strony Mojanga. Ostatnią rzeczą, co chciałem opowiedzieć, to właśnie najnowsza skrzynka w CSGO. I właśnie tak oto wyglądają, prezentują się w sensie te skiny. Będę sobie mówił od 1 do 10. I załóżmy tak, że 10 to jest najlepszy skin, który widziałem do tej broni.
Dziewiątka to jest mocna topka. Ósemka to jest coś takiego, że chciałbym go kupić, jest naprawdę fajny. Siedem to jest, nie wiem, podoba mi się bardzo, ale nie jest już najlepszy na świecie. Szóstka to jest takie coś, że jakbym dostał go za darmo, to bym nie grał. Piątka to jest takie jak... Tak jak szóstka, tylko że wolałbym już go bardziej sprzedać. Czwórka to jest takie, może być. Trójka to niech będzie, że jest miarny, słaby, do dupy. Dwójka to jest najgorsze gówno. A jedynka to jest najgorszy skin w tej grze, nie? Więc zaczynamy sobie od takiego to skina do Glocka. Jak mam być szczery, jak to jest niebieski skin, bo w sumie nie wiem jaki to jest pattern. Nie oglądałem, w sensie pattern, no kolor po prostu, wiecie, mam niebieski filtr, różowy, czerwony i kosa. No jak to jest niebieski ten skin do Glocka, to naprawdę mi się podoba, tak szczerze. Nie wiem jakby wyglądał w grze, ale dałbym mu, nie wiem, taką szóstkę, nie? Może 6,5. No naprawdę fajny skin, jakbym go dostał, chciałbym w nim grać. Żebym go kupił, no teraz na pewno nie bez drogi, ale może kiedyś bym sobie kupił, choć w sumie mam z Glocka fajnego. Ump, nie wiem, to jest czwóreczka dla mnie. Są lepsze skiny do Umpa. Ten też nie jest najgorszy, nie wybrzydzam, ale myślę, że są lepsze. Jeżeli chodzi o berety, podobają mi się fajne takie hyperbeastowe znaczki, w sensie rysunek, grafika, jak to nazwać, jak to nazwać. Wiecie, jak zwał, tak zwał. Fajne berety. Daję, nie wiem, 8 kurczę bym dał. Naprawdę są fajne. Kolejny to jest ten olbrzym. I tak szczerze to wiecie, jestem taką troszkę osobą, co lubi manga, anime. Mi się podoba. Nie każdemu by się podobał, choć bronią nigdy bym nie grał, nigdy nie kupiłem, no 0,1. Jak nie więcej, 0,0001 osób na świecie lubi tą broń. No ja się do tego miliardowego procenta nie wliczą. Ale dałbym szóstkę. Okej, następne P90. Nie wiem jak wygląda w grze. Na zdjęciu wygląda naprawdę epicko. Lecz czy pasuje do CS-a? Nie jestem pewien, ale daje ósemeczkę, nie? Petka przeciętna moim zdaniem. Daje 5. Nie wiem, jakieś nie podobały mi się kolory zbytnio. Kolorystyka takie miszmasz. To jest trochę jak taki fade. Nie wiem, fade mi się też za bardzo nie podobają. Daję 5. Jeżeli chodzi o to, no to daję 1. Nie widziałem chyba gorszego skina do tej broni. Jeżeli chodzi o to algo podobne coś, daję 7. Tak szczerze, jakbym dostał, to bym grał. Jakbym sobie kupił, bo byłoby tanie, też bym grał. Fajnie wygląda dosyć. Ale to nie jest najładniejszy skin do tej broni. Nie wiem, już mi się puls chyba bardziej podoba. Ten różowo-czarny taki. Jeżeli chodzi o maka, średnio daję 3. Nie wiem, nie podoba mi się za bardzo. Prawdopodobnie przez kolorystykę takiego piaskowca. Takiego wiecie. Nie wiem, nie jest to fajne. Jeżeli chodzi o emkę, no to też mi się nie podoba. Nie wiem, nie ma za bardzo fajnych emek. Jeżeli chodzi o M4A4. Tam jest w sumie dobrze, bo gram ESką, ale... Nie wiem, jakbym był graczem M4A4, kiedyś nim byłem, bo sobie rotuję czasem tymi brońmi, to byłbym zawiedziony, że tak coś wyszło. To ja nie wiem, to samo chyba co w Macu. Jeżeli chodzi o ten skin, fajna kolorystyka, ale no nikt nie gra chyba M249, nie jest to mój gust. Jeżeli chodzi o broń, jeżeli chodzi o skin, no to nawet nie wiem jak wyglądają inne skiny, więc to może być nawet najładniejszy skin w grze. Choć nie znam innych skinów, więc nie powinienem się za bardzo wypowiadać. Ale daję takie 7,5. Jeżeli chodzi o Galila, dosyć prosty, standardowy, są ładniejsze. Ale dam 7,5, bo mi się dosyć podoba. Jeżeli chodzi o tą broń, dałbym 6. Jest trochę jak ten Galila, ale ten zielony, już wolałbym zastąpić go białym kolorem, lecz nie wiem. Okej, rewolwer jest to brońka, która... Mi się szczególnie nie podoba, ale jeżeli chodzi o tego skina, jest epicki. Ma tutaj na rękojeści, chyba to się tak nazywa, ma 8, więc ode mnie 8,5. Może tej połówki nie ma napisane, ale naprawdę jest to mocny zawodnik, jeżeli chodzi o tę skrzynkę, bo skin mi się podoba. Fajna kolorystyka, taka czarna. Tutaj jakiś taki zardzewiały niby, tu ten. I ta grafika fioletowa mi się podoba, te X jakieś takie też. Fajne wzorki, nie?
Jeżeli chodzi o AWP, nie wiem, jakby wyglądała w grze. Są na pewno moim zdaniem ładniejsze skiny do AWP. Choć w sumie ten pattern mi się podoba, jeżeli chodzi o takie, wiecie. Tu jest taki inny fiolet, tu jest taki jaśniejszy, to jest to. No fajnie to wygląda, więc daję taką mocną ósemkę. Dobra, dałem nawet 8,5. Ok, dwa skiny na koniec i moim zdaniem są to dwa skiny na dycha. I powiem wam dlaczego. Ten kałach moim zdaniem jest najładniejszym skinem, jeżeli chodzi o tą skrzynkę. I w ogóle ta cała skrzynka jest taka, wiecie, nie ma żadnych takich grafik mocnych, jak jakieś hyperbeasty czy coś. Ale ten kałach naprawdę, jak patrzę na niego, no to mi się mega podoba. Jest to po pierwsze nowy skin do kałacha, więc przez to w sumie bardzo mi się podoba, bo nie dość, że jest nowy i dzięki temu ładny. To się wiecie, jest on ładny i jest nowy, więc bardziej, nie wiem, bardziej człowiek by go chciał, co nie? Niż takie na przykład, nie wiem, skina mglisty front, którego ja posiadam. Nawet jakby był za tą samą cenę, to wolałbym wtedy już kupić tu tego skina niż mglistego fronta, przez to, że on jest nowszy. I bardziej mi się dzięki temu podoba. Jeżeli chodzi o tego złotego kałacha, co niedawno był, chyba co czerwony był w jakości, no to on mi się mniej podoba, tutaj jest naprawdę fajny. Jak, co bym w nim zmienił? Takie szarawe, siwe, bym trochę ściemnił, nie wiem czemu. Ale nie wiem, w sumie tak jak on teraz wygląda, no to naprawdę mi się podoba. No kałach ma dużo mocnych zawodników, więc nie powiem, że to jest najładniejszy skin do kałacha, bo naprawdę jest dużo fajnych skinów do kałacha, ale wyróżnia się jakoś, jest fajny w tym gronie, choć dawno nie było, nawet nie wiem, czy jest jakiś skin, jak coś to mnie poprawcie, taki skin do kałaszka, co ma jakąś, wiecie, grafikę, jakąś tu czachę, tutaj jakiś ogień, gdzie jakiś smok przelatuje, wiecie o co chodzi, jakiś taki hyperbeast by jeszcze wpasował. Jeżeli chodzi o USP, no to wszystkie skiny z tej kolekcji, czyli ta M4, ten Deagle, one są po prostu śliczne, czekajcie, Deagle. Tak, Deagles i chyba czwórka, nie? No to wszystkie skiny z tej kolekcji są śliczne. Na tym zdjęciu nie za bardzo widać, ale no w grze obstawiam, że są tak ładne jak tamte pozostałe bronie. No i jest naprawdę sobie mocny zawodnik, jeżeli chodzi o USPy. Lecz nie wiem, czy czasem bym nie kupił jakieś zabójstwo potwierdzone, czy no Noir, bo mi się właśnie ta grafika podoba na nich. No ale to jest naprawdę fajny, ładny, prosty skin. Lecz jaki mam problem? Że, wiecie, zabójstwo potwierdzone, ta czacha, taki fajny ten, wiecie, no on nie może być niebieski, no to jest za ładny skin, żeby był niebieski, a tutaj jest tak prosty, prosty skin, wiecie, jakiś biały, tutaj inny kolor, tutaj mamy jeszcze jakieś X-y, te, jakieś znaczki, no to nawet mógł być na przykład fioletowy jakości skin, a nie czerwony i wiecie, cena byłaby o wiele mniejsza, a przez to, że jest czerwony, to nikt go nie kupi, tak szczerze, więc... Nie wiem, nie wiem. Never mind. Fajne skiny, fajna skrzynka. Jeżeli chodzi o kosy, chyba wszystkie są takie same jak zawsze, więc nie ma co tutaj się rozpowiadać. No, trzy tematy w 15 minut chyba nagrywam, więc no, to by było na tyle na razie. Napiszcie z nich, jaki skin wam się najbardziej podoba ze skrzynki i na razie.